25 Kuźnic Koneckich. Dziś mamy tytuł naszych Kuźnic, wesele Prysierza. Moi drodzy, zaczynamy już teraz. W naszą stronę zmierza orszak, który za chwileczkę pojawi się tutaj przed sceną. Więc, drodzy Państwo, zapraszamy o to, aby Państwo swoje miejsca siedzące przed sceną zajmowali, bo orszak jest prawdziwy. Jego przerabianie na żelazną kupę. To ono stanowiło produkt finalny zakładów kopniczych pracujących na żelazną czarną. Ze względu na swoje doświadczenie, Prysierz wśród pracowników kuźni cieszy się powszechnym poważaniem i szacunkiem. Jego żonek stanowił więc wyjątkowe wydarzenie wśród kuźników oraz okazję do przypomnienia dawnych kowalskich zwyczajów. Był wśród nich strzelanie z kowadeł, całowanie kowalskiego młota oraz wiele innych, które za chwilę zresztą zobaczymy. Zapraszam Państwa serdecznie. Witajcie, witajcie w kuźni malenieckiej. Witaj Józku nasz kochany, witaj szanowna małżonko. Witam szanownych współpracowników, kolegów kuźników. Dziś dzień szczególny w Twoim życiu. Żegnamy Cię ze swoim kawalerskim stanem, żegnamy Cię z naszej kompanii robotnej. Dzisiaj kuć będziesz inne rzeczy niż gwoździe. Ale zanim to nastąpi, trzeba Cię pożegnać zgodnie z kuźniczym obyczajem, właśnie z kowalskim życiem. Dziś ostatni raz pocałujesz swoją kowalską narzeczoną. Zawsze ją ściskał i całował przed robotą. Dziś będzie to ostatni raz, od dziś kogo innego będziesz na noc całował. A więc gotowyś, Józef? Do próby. Szanowna małżonka wybaczy tą niewierność ostatnią ze strony Józka, kochanego. Oto Józiu, pamiętasz, Agnieszka, twoja dziewczyna kowalska. Jest taki zwyczaj, kuźnik przed robotą zawsze całuje swoją kochanicę i tą kochanicę trzeba pocałować. Józek, gotów? To ja ci pokażę, przypomnę się, jak to się robi. Cały i ostatni raz, Józiu. Nie. Nie, końcóweczka. No, zaliczymy czy powtarzamy, jak tak będzie całował? Pocałowany, ostatni raz. Oto dla ciebie, panno młoda. Ty nim dzisiaj, od dzisiaj nim prać będziesz nie chłopa swego, ale wszystkie nieczystości, złe uczynki i biedę, żeby od was uciekała i was się nie chwytała. Bij, żeby ta sakwa zawsze pełna była. Jest. Myślę, że bogactwo przychylone i bogaci będziecie. Ale słuchajcie, życie nie jest usłane różami. Czasem i gwoździem kowalskim stoi. I tego gwoździa trzeba dzisiaj wykuć, bo żelazo, jak wiemy, Józek ściska najlepiej, trzyma najmocniej. Nawet każdą słabość pokona i przychwytuje. Pierwsza wasza robota dzisiaj. Musicie wykuć gwoździa kowalskiego i tym gwoździem przybijecie wasze rękawice na znak miłości i wieczności, a ten gwóźdź jeszcze i do wieka się przyda. Wiecie, co? To zaczynamy, jak ja ty przytrzymam. Niechże każdy chwyta i pierwszą robotę odrobi kuźniczą. Ja tylko dodam, gwoździarstwo to był tradycyjne rzemiosło lokalnych społeczności okolic Gowarczowa, Stąporkowa, Koński. Niejedna osada wiejska żyła w gwoździarstwa. Sprawny gwoździarz był w stanie w ciągu doby i 1100 gwoździ wyrobić ręcznie. Także wprawne były to ręce, pracowici ludzie. I ten gwóźdź dzisiaj jest symbolem właśnie tych tradycji i trwałości również w małżeństwie. Idzie im ta robota. Łeb zakuty trzeba zrobić, bo to gwóźdź taki mieć powinien. Idą iskry, sypią się, znaczy dobra wróżba na noc.
Przy kuźni Jacek Kowalski, kuźnik z Maleńca, znakomity kowal, profesjonalista. Józek tam trochę widzę zapomniał, ale mu panna młoda chyba przypomni, jak tam ręką ruchać trzeba. Jest i gwóźdź zrobiony. Jest gotowy. Odwróćmy się, pokażmy Państwu. Jest i gwóźdź. Józku kochany, jest gwóźdź. Może nie dla teściowej, to trudne, ale przyda się teraz. Masz rękawice panny młodej, rękawica robocza, gwóźdź i przybijesz do słupa drewnianego na wyższe pamiątkę, żeby to nigdy to żelazo nie puściło. Mamy tego gwoździa, przybijamy tam na drewno. Co kowal przybił, diabeł nie wyciągnę i zło nie popuści. Także na wieczne pamiątkę. Brawa dla Józka, sprawił się Bóg. Przed nim jeszcze inne wymagania, ale słuchajcie. Gwóźdź to dobra ochrona też. Małżeństwo to często wyzwanie dla nas wszystkich, żeby język przygryźć i zaciągnąć w odpowiednim momencie. A żeby złe słowa między wami nie stanęły, trzeba wypić coś dobrego, co powoduje, że nigdy ich nie wymówicie względem siebie. Tam woda w jadrze schartowania gwoździe, jakby kiedyś przyszło wam wypowiedzieć złe przekleństwo o Belgę, to małżonka gwoździem wam to słowo w gardle stanie. Także chodźcie na zdrowie i na dobrą wróżbę. Na zdrowie! I na szczęście dla Państwa. Brawo dla wszystkich. Udało się. Aha. Jeszcze od nas, Józku, szanowne małżeństwo Podkowa, na szczęście. Co by młode pociechy podkuć, jak się na świecie pojawią. I jeszcze klik, Józku, błogosławieństwo od nas, od każdego z nas. I szacunek Pani Młodzie. A teraz, drodzy goście, Państwo młodzi, dokarczmy na zabawę czas. Dziękujemy. Wyjedź do nas, wyjdź po nas, wyjdź do nas z miodem, wyjdź z kochałeczką. Częstuj nas, swoje podwórko omiataj śmiele, bo masz tu wesele. Siadamy. Pukaj Asiu w okieneczko, pukaj Asiu w swim. Moja miła najmilejsza, proszę odpuść mi. Moja miła najmilejsza, proszę odpuść mi. Ci okna nie otworzę, ani pokoju. Ja ci okna nie otworzę, ani pokoju. Obyś ty mi całą nockę nie dał spokoju. Obyś ty mi całą nockę
nie dał spokoju. Otwórz, otwórz, ja cię proszę, mam coś dla ciebie. Otwórz, otwórz, ja cię proszę, mam coś dla ciebie. Piękny, złoty pierścioneczek, pobierzemy się. Piękny, złoty pierścioneczek, pobierzemy się. Obiecałaś, że przyjedziesz do mnie karetą. A tymczasem ty przychodzisz do mnie piechotą. A tymczasem ty przychodzisz do mnie piechotą.